Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Na chwilę usiądźmy, drodzy siostry, bracia, drodzy pielgrzymi. Prorok Izajasz do nas dzisiaj przemówił, wzywając do radości. Radujcie się, weselcie się wraz z Jerozolimą. I wydaje się, że naszym miejscem, naszą Jerozolimą jest dzisiaj Lourdes, bo przybywamy do miejsca wyjątkowego. Miejsca, które, podobnie jak szczyt Golgoty, swoją obecnością uświęciła Matka Najświętsza. Ta, która na Golgocie stała pod krzyżem swojego Syna, a tutaj staje pod krzyżem naszych życiowych dramatów, cierpień, chorób, niepełnosprawności. I jest to miejsce niezwykłym miejscem uzdrowień, powrotów do zdrowia, ale także przede wszystkim nie tylko zdrowia cielesnego, ale przede wszystkim zdrowia duchowego. I jawi się nam tutaj Maryja jako ta, która przyprowadzając do swojego Syna, prowadząc pod krzyż Chrystusa, nasze krzyże jednoczy z krzyżem swojego Syna. Dlatego w osobie świętego Jana słusznie upatrujemy samych siebie. Upatrujemy tych, których z wysokości krzyża Chrystus polecił Maryi. Zobaczmy, że nawet w obliczu swojej śmierci, swojego cierpienia, Chrystus myślał o nas, nie o sobie, nie o tym, że boli, że krew płynie, że cierpienie się potęguje, ale myślał o nas, że będziemy potrzebowali matki. Dlatego powiedział: oto matka twoja. I dobrze, że z odległości stuleci, nawet tysiącleci, usłyszeliśmy to Chrystusowe wołanie skierowane do Jana: oto matka twoja. I przyszliśmy tutaj, przybyliśmy na to miejsce cudów, łask, uzdrowień. Ale pytanie, co nas tu przyprowadziło? Czy wiara, czy znaki, które tutaj mają miejsce? Otwartość na wolę Bożą, czy oczekiwanie, że Bóg spełni nasze pragnienia? Jeżeli patrzymy dzisiaj na Maryję jako na matkę, pamiętajmy, że ona też jest naszą nauczycielką, od której trzeba się uczyć postępowania, zachowania wobec krzyża, cierpienia, choroby. Zobaczmy, że Maryja jawi się dla nas także jako wzór do naśladowania. Tak jak wtedy po zwiastowaniu pobiegła do swojej krewnej Elżbiety i usługiwała jej przez kilka miesięcy, tak teraz od lat usługuje nam, ucząc jednocześnie takiej posługi wobec innych. Nic dla siebie, wszystko dla Boga, wszystko dla bliźniego. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Od nas zależy, co my zrobimy z tym naszym pobytem. Czy zatrzymamy swoją uwagę i wzrok na pięknie odwiedzanych świątyń, bazylik? Czy weźmiemy do siebie Maryję jako matkę, jako nauczycielkę, jako wzór?
Chciejmy odpowiedzieć na to pytanie, każdy w swoim sercu. Czego oczekujemy i czego tak naprawdę pragniemy od Maryi? Amen.